Cześć wszystkim, dawno nie widzieliśmy się w tym formacie. Zaraz wam wszystko opowiem. No i ten tytuł filmu, który widzicie, nie kłamie. Okej, słuchajcie, jestem w miejscu, gdzie w skrócie wam opowiem, a za chwilę wam pokażę całe DCT. No więc byłem w środę na spotkaniu konsultacyjnym odnośnie DCT. I wynikły z tego dwie rzeczy. Po pierwsze, zniszczą plażę. Po drugie, oszukali całe stogi. Bo wiecie, w 2018 roku, kiedy port chciał zabrać plażę, dogadaliśmy się, że będzie się rozbudowywać w głąb morza. Czyli tak jakby tylko na wodzie. I teoretycznie on twierdzi, DCT w sensie, że obietnic dotrzymał, gdyż nie wchodzi jakby gdyby na piasek. Ale on miał iść w kierunku północnym. W wodę. W głąb. A będzie iść w kierunku do głównego wejścia, czyli bodajże w kierunku wschodnim. No niby na wodzie, ale prawie przy samym piasku, więc no i słuchajcie, ja generalnie myślałem, że po prostu gdybym wiedział, co się na tym spotkaniu, które w zasadzie tak jakby go nie było, bo tak naprawdę my już nie mamy prawa głosu, w sensie my mieszkańcy. Ja, słuchajcie, tutaj mogę nagrywać 1000 dram, zrobić DCT, który ma swój kanał na YouTube. Mogę go oznaczać, mogę mu robić dramy, mogę mu, kurde, wyciągać jakieś brudy sprzed lat, bo pewnie się znajdą te, znaczy już się znalazły. I tak naprawdę, słuchajcie, to nie ma, to nic już nie da. Są jakieś podpisy zbierane, które są nic nie warte, bo organizatorzy tego sprzeciwu, tej petycji nawet nie raczyli się zjawić na spotkaniu. Co już świadczy o tym, że te spotkania są, że te podpisy są tylko po to, żeby Janusza nie wyrzucili z rady. Dobrze słyszycie. Janusz Łapszo niczym bumerang powraca do stogów, do rady dzielnicy, do w ogóle wszystkiego. Ale nie do końca. Bo widzicie, pan Łapszo, zbierając te podpisy, dał wielkie ale. Chce wybudować wielki kurort na stogach, kolejkę, 11 hektarów parkingu. Czyli to wszystko... to wszystko, o co się z panem Januszem kłóciliśmy przez ostatni rok. O, to w swoją drogą grzybek. Ale skoro jak gdyby... No właśnie. Ja miałem propozycję, po pierwsze, podpisania tego, po drugie, zbieraniu podpisów. Jak myślicie, co zrobiłem? Nie podpisałem. I teraz wyleje się pewnie na mnie wiadro pomyj, bo przecież taki to wielki ekolog, tu strona wszystko dla środowiska, seria wszystko dla środowiska i nie podpisał petycji w sprawie obrony plaży. Po pierwsze, ze względu na to ale, które przed chwilą wam wyjaśniłem, nie podpisałem tego, bo przyczyniłbym się i tak do zniszczenia plaży pomimo jej uratowania, a po drugie, jak gdyby jestem jednym z największych, jak nie największych aktywnych przeciwników pana Łapszo, więc czemu miałbym nagle moje nazwisko i imię miałoby się znaleźć na jego kartkach? No właśnie. Zaraz, słuchajcie, przeniesiemy się nad plażę. Jesteśmy już. Słuchajcie, ja naprawdę w całej swojej... przez całe te 2 lata, kiedy tak zacząłem bronić przyrody i dostrzegłem ten problem teraźniejszy i przyszłościowy, nie widziałem większego podstępu, jeśli chodzi o niszczenie przyrody. Naprawdę.
generalnie to widzę, że jednak złamali też zobowiązania co do... Słuchajcie, tu są lęgowiska ptaków. Tymczasem tu chodzą koparki, jakieś rury. Naprawdę, ale to naprawdę. To jest to, co się tu w ogóle wyprawia. To jest skandal i ja jako człowiek aktywny w ekologicznej branży, tak to powiem, na pewno tego tak nie zostawię. Ja wiem, że tak jakby to już jest wszystko zapieczętowane, ale chcę po prostu, żeby poczuli się z tym źle, co zrobili. Bo tak naprawdę nie da się już nic innego chyba zrobić. Już sobie, jak widzicie, rurami odgradzają. I to wszystko zaczęło się dziać. I to już jest koniec plaży Stogi. Bo dobrze wiecie, że oni swojego apetytu nie poskromią i zabiorą się również za tamto. Czyli za resztę plaży. Jaki biznesmen by tak nie zrobił? To jest przykre, co się dzieje i dlatego postaram się nagrać jakieś vlogi właśnie tutaj na plaży. Póki ona jest. Będę chciał wam ją pokazać. Może coś opowiedzieć. Może tu jakieś jeszcze historie powstaną. Roślinki będziemy tu kręcić w drugim sezonie. Postaram wam się tą plażę jeszcze przedstawić. Niestety jej czas się kończy, dlatego... Nasz czas zresztą przy okazji tego też. Dlatego postaram się wam jak najszybciej pokazać w miarę możliwości najlepiej całe te tereny plażowe. Mam nadzieję, że uda się zdążyć to zrobić i to jest jedna z moich głównych obietnic na rok 2023. I pewnie i zapytacie, dlaczego nie 24? Bo w 24 oni już dojdą prawie do połowy plaży. Byłam na spotkaniu, więc wiem, co mówię. To jest straszne. I trochę te konsultacje społeczne w ogóle za późno. One powinny być przed wydaniem... Ja w ogóle nie wiem, kto wydał pozwolenie na budowę i jaki przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał zgodę na tak niszczący, szpecący, trujący przyrodę projekt. Ja naprawdę... Jestem dopiero na trzecim miesiącu szkoły związanej z ochroną środowiska i wydaje mi się, że mam więcej wiedzy niż ta cała regionalna dyrekcja, w której pracują i wiecie, co zapewne jest później. Zostawiam was. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, na Facebooku, w grupie Team Articuno. Z takim smutnym akcentem, bo plaża Stogi się kończy. I to jest nasz umowny mur. Znaczy mur, płot. Widać, że został naruszony, prawda? To jest po prostu niewiarygodne. I oni mówią, że są najbardziej ekologicznym portem na świecie. Chyba że na odwrót. Albo od końca. Czas porobić zdjęcia do miniaturki, wrzucić jeszcze zdjęcia na wszystko dla środowiska, bo wydaje mi się, że tam też to powinno się znaleźć. I żegnam was. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, miejmy nadzieję, z plaży, która się kończy.